Witajcie ciekawscy. Kilka dni temu Michael Jackson skończyłby 61 lat. Choć od jego śmierci w czerwcu minęło już 10 lat, długo jeszcze nie ucichnie dyskusja na temat kontrowersji wokół króla popu. Niedawno ukazały się dwa filmy dokumentalne, jeden platformy Netflix zatytułowany Killing Michael Jackson, rzucający nowe fakty w związku z jego śmiercią, a drugi Michael Jackson Chase the Truth, stworzony przez tych, którzy bronią artystę przed oskarżeniami o nadużycia. Oczywiście obie produkcje zawierają pokręcone detale, udowodnione prawdy i wiele teorii. Nie możecie przegapić naszego odcinka, w którym wyjaśnimy, o czym jest każdy dokument, dzięki czemu będziecie mogli wyciągnąć własne wnioski. Minęła już dekada, odkąd Michaela Jacksona nie ma na świecie, ale dla milionów fanów smutek nieustannie trwa. Skandale wokół artysty nie ustają i oczywiście wielu ludzi zarabia ogromne pieniądze kosztem tragicznego życia, które przeżył muzyk. Choć w świecie rozrywki każdego roku dzieje się bardzo wiele, to wydaje się, że świat nigdy nie zaspokoił głodu odnośnie Michaela Jacksona. Nie przestają pojawiać się kolejne wiadomości w odniesieniu do jego śmierci. Czy widzieliście już dokument, który przegląda wszystkie szczegóły z ostatnich chwil gwiazdy? Miała zostać tu odkryta kolejna tajemnica. Od początku wiadomo było, że Jackson zmarł po podaniu niedozwolonej dawki leku, propofolu i benzodiazepiny przez kardiologa Konrada Mareya. Był to koktajl silnych środków przeciwbólowych i psychotropowych, które jeśli nie są traktowane bardzo ostrożnie, mogą być śmiertelne. Marey został skazany na 4 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ale wielką tajemnicą pozostała prawda o stanie ciała Michaela, gdy żegnał się z tym światem. W dokumencie Killing Michael Jackson powiedziane jest, że kryminalistka ukryła szokującą prawdę o stanie Michaela. Steve Schaefer, profesor anestezjologii na Uniwersytecie Stanforda, powiedział, że Marey dostarczył Michaelowi taką ilość propofolu, która mogłaby powalić konia. Dodał także, że aplikował substancję przez surowicę, aby nie można było jej wykryć. A przecież był to ktoś, kto powinien dbać o życie gwiazdora. Jednak to nie wszystko. Detektyw Smith ujawnił, że kiedy pojawił się na miejscu, w którym leżało ciało Michaela, pracownicy zakryli okna pokoju i zmusili go do wyjścia. Natychmiast zamknęli drzwi pokoju i dostęp był możliwy dopiero po 5 godzinach. Co próbowali ukryć? Dlaczego zmuszono policję do opuszczenia miejsca i nie dopuszczono do zmarłego? Detektyw Smith zauważył też, że w ciągu tych kilku chwil, gdy udało mu się być w pokoju, Michael był całkowicie łysy. Miał zaledwie kilka włosów na bokach głowy i pokryty był bliznami. W dokumencie policjant szczegółowo opisuje wszystko, co widział na ciele piosenkarza. Ale prawda jest taka, że w tym aspekcie potrzeba więcej szczegółów, ponieważ fani Michaela twierdzą, że przez wiele lat nosił on perukę. Michael doznał poważnego wypadku podczas nagrywania reklamy napojów, w wyniku czego spalił sobie włosy, doznał oparzenia skóry głowy i twarzy drugiego stopnia. Mówi się również, że była żona Michaela Jacksona, Lisa Marie Presley, córka Elvisa, pisze książkę, w której odkryje kilka szokujących prawd o 2-letnim małżeństwie z piosenkarzem i ma ujawnić nieznane dotąd informacje dotyczące jego życia. Ale oczywiście nic za darmo. Lizę, która ma długi finansowe, musiała przekonać umowa za 4 miliony dolarów. Tak więc prawdy o piosenkarzu nadal będą się pojawiać. A najgorszy w tym wszystkim jest fakt, że sam oskarżony i oczerniany Michael nie może się już przed niczym bronić. Przyjrzyjmy się teraz, o co chodzi w drugim dokumencie Chase the Truth. Ten obraz okazał się zaprzeczeniem bardzo silnych oskarżeń Wade'a Robsona i Jamesa Safechuka, które stały się tak sławne dzięki filmowi Leaving Neverland. Dokument, który jak już powiedzieliśmy w innych naszych filmach, próbuje opowiedzieć wersję domniemanych ofiar wykorzystywania dzieci przez Michaela Jacksona, nadal niszczy jego wizerunek i pamięć o legendzie popu. Tymczasem w najnowszej produkcji Michael Jackson Chase the Truth znajduje się kilka wywiadów z biografem Mike'em Smallcombem, z ochroniarzem Michaela Mattem Fidesem i aktorem Markiem Lesterem. A mówiąc o Mike'u Smallcombro, kilka miesięcy temu podzielił się on na Twitterze fragmentem programu radiowego The Morning Culture, który podważał jedno z oskarżeń obciążających piosenkarza, a mianowicie, że spotkanie Michaela Jacksona z Jamesem Safechukiem w 1992 roku nie mogło się wydarzyć, ponieważ w rzeczywistości kolejka, na której miało dojść między nimi do aktu, została zbudowana 2 lata później. Pytanie brzmi, w co i w kogo możemy dokładnie wierzyć? Co sądzicie o tym wszystkim? Czy nie macie już dość tych wszystkich teorii spiskowych? Wydanie filmu dokumentalnego bez dokładnego zbadania faktów wydaje się bardzo nie w porządku. Fitz, który był jednym z najbardziej lojalnych ochroniarzy piosenkarza przez długie lata, również bardzo zdenerwował się na dokument Leaving Neverland i zaprosił rzekome ofiary Michaela za pośrednictwem swoich sieci społecznościowych do rozmowy. Były ochroniarz Michaela spodziewa się, że obali oczerniające historie opowiedziane w Leaving Neverland i zapobiegnie wygraniu przez film nagród Emmy, co według niego jest absolutnym szaleństwem. Ochroniarz powiedział także, że Michael Jackson był wyjątkowy i trudno jest wyjaśnić, kim naprawdę był, jeśli się go nie znało. Jak przyznał, większość geniuszy i utalentowanych osób bywa trudnych i niedopasowanych w prawdziwym życiu. Ale według niego Michael zdecydowanie był dobrym człowiekiem. I co myślicie, ciekawscy? Który z tych filmów dokumentalnych ma rację? A może żaden? Piszcie w komentarzach, a my jak zawsze będziemy dla Was relacjonować wydarzenia na bieżąco, więc nie zapomnijcie o subie, by nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Do usłyszenia!